Zmienimy teraz zasady trochę naszego zlociku grania w piłkę i zróbmy tak, że osoba, która wygra wyścig, będzie pilem P50, bo wydaje mi się, że to jest taka trochę nagroda. Wszyscy muszą go gonić, no nie? A pilem nie jest tak łatwo sterować, prawda? I jak widzieliście, bardzo ciężko go trafić, więc pil P50 ma, myślę, że sporą przewagę, żeby no, dojechać do celu i wypełnić swoje zadanie. Tym razem ustawię na telefonie, bo tak chyba będzie najlepiej, ustawię limit czasu, ustawię tu na przykład jakieś, nie wiem, 15 minut, żeby pil dojechał sobie do celu i w momencie, kiedy skończy się odliczanie, to będzie bardzo głośny dźwięk i wtedy będziecie chyba to słyszeli na mikrofonie, no nie? Tak to możemy zrobić, myślę, że tak na szybko teraz. I tak, zasady, teraz słuchajcie, ja już zaproszę te osoby, żeby były w konwoju, zaproszę te osoby, wybierzemy miejscówki. Przejdziemy sobie jakiś tam wyścig i zapraszam do gry. Mamy już nową ekipkę. Wyślę zaproszenia kilka razy, bo to wiecie jak tutaj jest, no nie? Mercedesa 6x6 teraz wziąć? Mi się wydaje, że ten samochód ze czterema kołami, że samochód z czterema kołami wystarcza do spychania pila. Wezmę sobie może Raptora na te zawody. A co? Dobra, zobaczmy ile osób w konwoju jest. Jeszcze chwilę poczekamy i ustalimy zasady, co i jak. A co to ja mam tu napisane z tyłu? Szoda Maxia? Jakieś takie dziwne malowanie sobie wybrałem tego samochodu. I okazuje się, że to jest jakieś polskie malowanie. Jakiś Polak to zrobił. Nie spodziewałem się nawet. Ja to bardzo dawno już sobie wybrałem malowanie tego samochodu. A mam Szoda Maxia z tyłu napisane. Ta fuck. Boczka, no. Pozdrowienia dla ciebie. Fajne malowanie zrobiłeś mi do tej fury. Nie wiem, do Bentleya to chyba nie pasuje. Ale to jest taka offroadówka, więc. I o, tutaj będzie dobra miejscówka dla pila. Pil P50 będzie musiał wbić tutaj, w to miejsce. Jak tutaj wbije przy fladze brytyjskiej, jak tu wbije pil P50, to pil P50 wygrał. Limit czasu na dojazd tutaj to jest 15 minut. Ustawię sobie to na tym zegarku i nawet chyba zrobimy tak, że ja przyczepię sobie ten zegarek, żeby każdy, żeby, nie wiem czy to będzie widać na streamie, jak tutaj to dam. Zobaczymy. I tu dam ten minutnik. Myślę, że będzie go widać jako tako. Wiem, że lepiej by było, jakby to się pokazało gdzieś na streamku, ale tak też możemy sobie chyba zrobić, no nie? Co myślicie, że będzie widoczne? O, to nie można. Czyli tak, wyścig, potem startujemy z góry i od startu 15 minut aż pil osiągnie swój cel. Jak nie osiągnie, no to niestety, nie? W ogóle jakieś dragowe auto jest? Taki porobiony, nie? Dzikus. Nie wiem, to jest chyba standardowe auto. Tak to wygląda. O kurde, wszyscy te same auta, bo to chyba... Ja myślałem, że tych Dodge'ów, jak jest dużo, to w klasie B na 100%. Ej, wszyscy mają te same auta. O kurde. Dobra, no to będzie fajny pojedynek. Zobaczymy, jak pójdzie. Kurde. Przynajmniej mamy ładną pogodę, no. Ten samochód driftuje sam z siebie. Powinniśmy jakoś utrzymać się na tej drodze, no. Zobaczymy, co to będzie. Ej, wszyscy te same fury. Tak, teraz pilem będzie osoba na... Osoba, która wygra, czyli na przodzie. Osoba pierwsza. To wygra tym dziwnym samochodem. Wyścig jest wyjątkowo kręty. Idealny do tego auta. Doskonały. Poszedł po ścianie, nawet się nie patrzył, ty. Ludzie chyba będą mnie przeklinać za ten samochód, co? Jest ciężko go opanować. Dziada jednego starego. Jazda po ścianie nie jest wcale taka zła. Widzę, że tam ktoś ładnie nadrobił czas. Tak, tak zwany wallride, no. Ktoś tam zrobił i nadrobił dobrze. Ja tu cały czas driftem lecę tym samochodem. 200 na godzinę i końcowa. A to są tylko 4 biegi. Przydałaby się jeszcze jakaś piątka i szóstka. No to on by spokojnie tutaj ze 300, może nie, ale z 270 poleciałby. Kurde, jakie auto wybrałem, Jezu. Dobra, przynajmniej nie jestem ostatni. Terror Mech wygrał. O kurde, Terror Mech będzie pilem P50.
A zobaczymy, jak ci pójdzie. Co by tu wybrać? Przydałby się jakiś dźwig do tego pila, no nie? Żeby go tak do góry wziąć? Nie wiem, coś musimy tutaj wymyślić. Jakie auto jest najlepsze na pila? Co może go zatrzymać? Co może go skutecznie powstrzymać przed dotarciem do celu? I zasady są takie, startujemy sobie z góry. Pil musi dojechać na zamek w to miejsce, gdzie kiedyś robiliśmy zlot. A reszta graczy musi go powstrzymać takimi dużymi samochodami. Suwami, jakimiś terenówkami, czymś ciężkim. I pil na dojechanie do tej mety będzie miał 15 minut. I dużo czasu i niedużo, ale myślę, że w sam raz. Tak poniżej 10 minut byłoby trochę za mało jednak tego czasu, no nie? Dobra, ja już sobie wybieram powoli samochód. Tutaj powinno nas automatycznie dołączyć do jednej sesji. Co by tu wybrać? Aha, miałem wziąć tego Bentleya, dobra. Niech będzie Bentley w takim razie. Chodź Bentley. Padałoby mu malowanie zmienić. W sumie mam trochę czasu na to. Teraz wybierzemy dla niego miejsce tutaj do startu. My tymi wielkimi dziadami ustawiamy się tutaj w pobliżu domku. Tego białego, takiego wielkiego z panelami fotowoltaicznymi na dachu. A pil będzie sobie startował spod tej anteny. Tak myślę, że chyba tu będzie w porządku. Chyba tak, spod tej anteny będzie startował pil i on musi dojechać do zamku i do tego miejsca, które wskazaliśmy wcześniej. Także to jest miejsce pila. Pan Terror Mech, który widzę, że tam się kręci tym pilem, zrobił sobie pila na zielono. Ciężko go będzie zobaczyć w tej trawie. Ciekawa strategia. Zobaczcie. Chyba, że tak miał wcześniej. Dobra, to jest miejsce Terror Mecha. My zjeżdżamy na dół. Dobra, chyba wszyscy są już na miejscach. Poczekamy jeszcze chwilkę. I damy tak samo, nie? 5 sekund, ja odliczę i w momencie, kiedy ja tutaj wystartuję, to wy też od razu startujcie, będzie wiadomo, o co chodzi. Widać go nawet tam z przodu, no nie? Tego malutkiego pila. Będzie musiał jakoś tu zjechać z góry, nie jest taka prosta sprawa, on się po prostu stoczy jak piłka. Więc tak, tam jeszcze ktoś na dole, na górze, na dole góry chyba próbuje dojechać tutaj. Tak, widzę, że jedzie, to jeszcze na tą osobę sobie poczekamy. Wszyscy już się na niego gotują. O dobra, przyjechał. Proszę bardzo, i to urusem, nie byle czym. Okej, Terror Mech, już możesz startować. Ja zobaczę, jak on wystartuje, odliczę 5 sekund i puszczę zegar. Dobra, raz, dwa, cztery. Puszczam zegar i do boju. Lecimy. Wszyscy celowniki na Terror Mecha, na małego pila zielonego. Jedziemy. Ma 15 minut, żeby dojechać na miejsce. Nie jest taka prosta, o kurde. Ej, nie pomagajcie mu. Dawajcie go do wody, on w wodzie ciężko startuje. Jakby... Ej, ktoś dokładnie nade mną przeleciał. Tak, pil ma... O kurde, tu go możemy przyblokować. Pil ma problem, żeby przejechać przez jakieś murki. No już nie wspomnę, jak uderzy w jakieś drzewo, to już jest całkiem katastrofa. Gdzie on jest? Tutaj, dobra, dobra. I słuchajcie, już minuta minęła. Zostało mu 14 minut. Kurde, co? Co tu się dzieje? Gdzie on jedzie? Pod górę? Chyba próbuje się oddalić czy coś, nie wiem. W sumie taka zabawa wganianego trochę. Ja pierniczę, jak to wygląda. My to sobie zawsze zabawę wymyślimy, no nie? Chyba, tak myślę, że im więcej go uderzamy, tym lepiej. Bo on wtedy się destabilizuje, a ciężko jest pila, wiesz, wystartować w ogóle. Kurde, jak wyskoczył tam. Wszyscy tu wyskoczyliśmy. Dobra, złapaliśmy go czy nie jeszcze? Ej, on ładnie ciśnie w kierunku tego zamku. Ciężko go trafić. Patrz, jak ciśnie ty. Dobra, zatrzymał się chyba. A jakby go... Dobra, tutaj jest boisko, na którym pierwotnie mieliśmy grać. Ono jest za małe. Jakbyśmy musieli auty wyznaczać i tak dalej. Rzut karny? Nie wiem.
Ty, ale pocisnął. Autostradą jedzie. O kurde, dogonimy go? Gdzie on jest? Ha! Zatrzymał się przy murku. O ty kurde, ale... Jak ciśnie, nie mogę go dogonić. Jakie on ma przyspieszenie kozackie. O, kurde. Ciężko jest takimi dużymi autami go trafić. O, ktoś go trafił, ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, wyleciał w krzoki. Czekaj, to... Aha, o, nieważne. Widzę go, ale poleciał tą autostradą. To jest dobra strategia, żeby autostradą sobie jechać. Jeszcze pociąg narobił dymu. Ej, patrz jak pocisnął tą autostradą. Musi jeszcze na zamek skręcić. Zostało 11 minut. Jak ciśnie. Kurde, Farming Simulator. Gdzie on jest? Nie pojechał nie tu gdzie trzeba. Nie mogę go namierzyć. Jest z tyłu! Nie jedźcie za mną! Jedźcie za pilem! Gdzie ten pro playa jest? Tam jest. Dobra, namierzyłem go. O, o, o! Ładnie, ładnie, chłopaki, super! Już widać zamek! Już widać zamek! Musimy spiąć poślady, bo będzie krucho. Jak on ma takie przyspieszenie, ty? On jak kometa do tego zamku. Ej, ten pil jest OP, nie? Mam cię! Co? Jak on to zrobił? Gdzie on jest? Widzę, widzę, widzę. Nie, 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 nie. Musi ktoś na bramce stanąć. Ja stanę na bramce. Kurde. On tu wskoczy zaraz. Chłopaki, do tyłu, do tyłu, do tyłu, kurwa! Przyblokowali go, tam już nie ma jak. Spróbuję z drugiej strony zajechać. Ale szybko tu zajechał. No za daleko zajechałem. Musimy go wypchać. Ej, on przeniknął chyba. Kurde, o kurcze, nie, 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 ktoś mi pomógł. Oh shit. Dobra, 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 super chłopaki, super robota. Wypchaliście go tam, ekstra. Teraz jakoś do tyłu, dawaj do tyłu. O nie, zablokowałem się. Jedź, jedź. Cholera, muszę się szybko zresetować. Gdzie on jest? O, widzę go, widzę go. Jak go ktoś zepchnie z zamku, to będzie super. Jak go ktoś... Ekstra, ekstra, ekstra. Patrz, jaka blokada, super! Ale teamwork piękny, to mi się podobało, łezka w oku. Ekstra, ale super to robicie. Pyk! Udało się trafić. Dawaj, z zamku go wypchać, bo tutaj można go wypchać przez murek. Tylko sami nie spadajcie! Ekstra, 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 chłopaki, ekstra. Gdzie on jest? Tutaj. Nie! Patrz, patrz, patrz! Ole go przyblokował pięknie! Ja nie mogę, to było cudowne! Wjeżdża drugimi drzwiami. Próbuję się tu dostać, 7 minut do końca zostało. Nie ma tak. Ej, to był czysty fart, nie? Ja nie wiem, co się stało. Ale po prostu go trafiłem jakimś cudem. Tu się na niego rzucili. Ty, patrz jak on... Tutaj Wiktor na bramce. Pomogę ci, Wiktor, trochę. Ale go tam cisnął. Ej, ładnie gracie, kurde. Wiecie, jak trudno jest trafić takiego pila? Takim dużym klocem? Wydaje się, że to jest prosta sprawa, ale nie jest. Ale ja jechałem też pilem i wiem, że nie jest łatwo się wydostać z takiej opresji. Jak cię, wiesz, wszyscy z każdej strony nawalają. Naprawdę. Ja gdzieś tam pojechał. Wytegowali go z zamku, pięknie. 6 minut zostało. Chodź, 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 chodź. Pyk, nie ma wjazdu. Ekstra. Nie wiem, czy to go powstrzymało tak w ogóle.
Zapadł się chyba, jak trąbią, to znaczy, że się zapadł pod ziemię. Ciekawe, gdzie się pojawi. Okej, tak jest chyba lepiej, no nie? Jeśli my bronimy, żeby gdzieś tam nie wjechał. To jest chyba lepsza opcja niż jak musimy go gdzieś wepchać, no bo jednak trafić go jest ciężko. Dobra, widzę go. 5 minut, 5,5 minuty zostało. Cofnę, cofnę, bo tak jak wszyscy w jednym miejscu będziemy się kotłować, to też nic z tego nie będzie. Okej, 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 okej. Ładnie go tam cisnął, pięknie chłopak. Jedzie tutaj, jedzie, jedzie. O kurde, ktoś... Nie, wjechał chyba. Akurat Wiktor zaspał. Wiktor akurat zaspał, robił fotkę. Aj, Wiktor! Ja na bramce miałeś stać. Pil wygrał, słuchajcie. Dojechał w 10 minut. 10 minut dojechał do celu. Bardzo ładnie, Terror Mech. Dałeś sobie radę, a nie jest to taka prosta sprawa, bo Pila jest legendarnie ciężko opanować, niezależnie na czym grasz, czy na kierownicy, czy na padzie. Bardzo ciężko jest. On się mega dziwnie zachowuje, zwłaszcza jak masz go zrobionego na maksa. Mega dziwnie. Czekaj, ja mu muszę zrobić zdjęcie. Gdzie on jest? Nie wiem, jak się na kierownicy ten tryb... Jak się na klawiaturze włącza tryb zdjęć? Którym przyciskiem? V? Patrzcie, jaki on jest pognieciony w ogóle. Pod P, tak? Dobra, zaraz zrobię. Tylko... Gdzie on jest? Tu Pikachu przyjechało. Gdzie ten Pil? A, jest z tyłu, dobra, dobra. Dobra, robię foto. Nie wiem, czy dam radę klawiaturą. Próbuję. To będzie zwycięzca naszego dzisiejszego turnieju. Ojej. O, jest! Zobaczcie, jaki on jest pognieciony. Specjalnie nie będziemy tutaj... Specjalnie nie będziemy tych ustawień resetować. Nie chcę. Czekajcie, jak się w dół robi? O, nie, o, dobra, może być i tak. Próbuję tu wszystkie przyciski po kolei. A, w te awokado. No, może być. No, do piłki daleko. A jak tutaj obniżyć kamerę na tym trybie, żeby była niżej? Klikam, klikam. Próbuję. Może klawiaturę numeryczną? Nie mam klawiatury numerycznej. Q i E, tak? Nie, Q i E się obraca. A mi chodzi o to, żeby zjechać nią niżej. O, ale dziwne. Tu nie, tu nie. Page down, kurde. Tak. O, dobra, mam. Działa, teraz mu zrobię dobre zdjęcie. Ty, on kobita jest. O, zróbmy tak, żeby awatara było jeszcze. Albo zróbmy tak, żeby było widać samochody w tle. O, to będzie super fota. Ej, wyobrażacie sobie w prawdziwości czymś takim jechać naprzeciw tego wielkiego czegoś? Kiss my avocado. Ja pierniczę. No dobra, to robimy foto. Take photo. Nawet nie miałem sfotografowanego Pila. Pil B50 jest z 62 roku? Wygląda, jakby był z 20. Jezu, straszne jest to auto, co? Chcielibyście takim w prawdziwości jeździć? Zamiast hulajnogi chyba tylko i wyłącznie. Ja bym się przejechał. A to chyba tak, wiesz, na zasadzie raz się przejechać i tyle, zostawić ten samochód, kurde. Ej, to było fajne, nie? Czyli Pil B50 musi dojechać do jakiegoś miejsca na czas. Zdecydowanie będziemy sobie robić takie konkursy. Ale patrzcie, jak on się w ogóle wtapia w to otoczenie tam. No nie, jego prawie, że nie widać w tej trawie. Wybrał taki kolor trawiasty. Jakbym miał wyłączone te niki nad graczami, to nawet bym go... Nie no, zauważyć to by zauważył, ale miałbym z tym problem na pewno. Na pewno nie byłoby to takie proste. Musimy sobie zdecydowanie więcej robić takich pojedynków.